Be conscious. Przywieźliśmy tutaj sporo sprzętu do asekuracji, ponieważ wiemy, że ściana jest wielka i chcemy przygotować protekcję dla wspinaczy, którzy będą się wspinać w przyszłości po nas. Haki. Mamy tych haków tylko kilka. Tych haki niektóre będziemy wybijać, niektóre będziemy zostawiać na stałe. Klasyczne zupełnie spity, które lądują w granicie. Mamy tego sporo, samych plakietek. Urządzenie podstawowe, którym będziemy to kręcić wszystko. Znaczy to wszystko akurat będziemy kręcić tym urządzeniem. Ale kołki będziemy kręcić spitownicą. Podejrzewam, że głównie ręczną. Dlatego, że nie mamy tutaj dużego teamu żadnego, który by nas obsługiwał. Nie mamy żadnego supply'u. To jest najbardziej znienawidzony przeze mnie equipment. Ten baterie i ten cały sprzęt metalowy, który wszystko trzeba wnosić na górę. Copperheady. Tak wygląda copperhead. Copperheady to nie, może nie dosłownie z copper tutaj, chociaż właściwie jest rozbijane na ścianie w trakcie bardzo czujnej hakówy. Nigdy w życiu nie użyłem go. Na ścianie nie jesteś w stanie się obyć bez szczoteczki. W tropikach duże szczoteczki i duże piły czasami się przydają. Sprzęt, który bardzo lubi Eliza. To jest taki zwyczaj, że asekurant na trudnym wyciągu siedzi sobie na czymś takim i przez 5 godzin czyta książkę. Friendy! W końcu doczekałem się stripu, na którym nie musimy prawie nic nosić. Znaczy, może żeby być lekkim. Lekka ekspedycja, dwie osoby.